Witam serdecznie, Kamil Mataczyński, słynny Tazi, najsłynniejszy zawodnik freakfightów obecnie. Gorące nazwisko jest u nas, także Kamil. Gratulacje za wygranie turnieju. Chyba szczęście wielkie, co? Witam, dziękuję. Tak, wielkie szczęście. No, coś, nie marzyło mi się takie coś nigdy. No, w jeden dzień no, wygrałem życie, no, można powiedzieć. Dla mnie to była walka o coś więcej niż o same pieniądze, no ale jednak sławę nawet. Teraz jestem rozpoznawalny, że wygrałem ten turniej fejmu, zawodnik Prime'u. Fajne, coś pięknego. W jeden dzień udało mi się wygrać życie, można powiedzieć. Zastanawiasz się teraz, co zrobić, czy wycofać się może z Free Fightu, bo taka kwota to jest ogromny, jakby to powiedzieć, kapitał. Człowiek zastanawia się, często ludzie nawet nie zarabiają takich pieniędzy, co ty w tej chwili rozważasz sobie, nie mówiąc już o pieniądzach, ale one są środkiem oczywiście. Nie, no wycofać się nie wycofam. Teraz mam możliwości, żeby trenować więcej nawet, brać coraz lepszych zawodników, też za fajne pieniądze, więc fajne mam pieniądze na rozwój w ogóle, więc ja tam friki lubię, tam dla mnie to jest zabawne. Sportowo nie są tak dobrzy, ale aczkolwiek fajnie już jest coraz lepiej. Można się też spełniać w tych frikach, może walki jakieś też kiedyś sportowe bardziej. Bóg wie, co czas pokaże. Teraz mam pieniądze, mam wolny czas. Robię to, co kocham, więc będę dalej robił to samo, tylko że za lepsze pieniądze. Dużo lepsze. No właśnie, do tego wrócimy, ale chciałem ciebie zapytać właśnie o to, jakie było twoje nastawienie przed tym turniejem, bo tak naprawdę wielka szansa. Wsiedli chłopaki na ciebie, siedmiu pozostałych uczestników, wespół siadło na ciebie i dało ci tam popalić. W pewnym momencie gdzieś wyglądało na to, że jakby wszyscy chcieli ciebie od razu na starcie skreślić. To była dodatkowa motywacja, żeby wygrać? Tak, to była dodatkowa motywacja, chciałem uszczyć nosa i udało mi się to zrobić. Chcieli chyba wiesz, byłem nowy, wkurzałem ich, chcieli mi wjechać na psychikę, jakoś mnie bardziej zdemotywować. No ale ja się nie dałem, dla mnie takie ugryzienia w moim kierunku, te jeszcze bardziej mnie motywują, jeszcze bardziej chcę im udowodnić swoją wartość. No i fajnie, że udało mi się im wszystkim uszczyć nosa. No teraz będą w tym fejmie mieli ze mną przesranę. Ty byłem dla nich niemiły, ale teraz to już. Nie zejdę z nich, nie zejdę z nich. Czyli najlepsza metoda to ciebie uspokoić, powiedzieć, że jesteśmy przyjaciółmi i wtedy może nie będziesz taki agresywny i nie będziesz taki dobry, jak byłeś podczas tego turnieju. Tak, to teraz lepiej chyba, żeby mnie jak się mówi, Ugłaskali, no ugłaskali. bezka, może być ugaskali, no tak, no ale też tam się nie chcę z nimi kolegować, ja tam idę ich, z nimi się bić, nie szukam przyjaciół. Więc ja tam się nie chcę z nimi się kumplować, bo wiem, jak to jest grono ludzi. Zacznijmy od Jedno tego. gadają, drugie potem robią, to jest taki śliski świat. Więc dlatego właśnie tak pan proponował, żeby się wycofać z tych freakfightów. No na razie jest fajnie, ale zaraz będą mi wchodzić w życie, będą jeszcze bardziej mnie wkurzać psychicznie i teraz ja w ogóle na każde słowo moje muszę uważać, bo jednak co głupiego co nie zrobię, to idzie grubym echem. Tak, widziałem właśnie, widziałem już kilka jakichś wypowiedzi i Tak. gdzieś od razu był zabierany głos. Organizacje nawet się odzywały, ale Tak. Kamil, powiem ci tak, która z tych walk była dla ciebie taką najtrudniejszą? Bo szczerze mówiąc, jak patrzyłem na ten turniej i teraz analizując go, to ty miałeś najtrudniejszą drogę, bo po pierwsze, Greg był faworytem tego turnieju, Wiewiór był najbardziej doświadczonym uczestnikiem tego typu powiedzmy turniejów to raz, a drugie był podwójnym mistrzem organizacji Fame MMA, więc tego nie można było lekceważyć, tak? A Piotrek okazał się czarnym koniem turnieju, bo doszedł do finału, chociaż ktoś tam, parę osób wskazywało, że on może być takim czarnym koniem. Nie, Która z tak. walk była najcięższa? Z Piotrkiem było najciężko. No to jest silny gość, wysoki strasznie. Chyba jedyny gość, który był wyższy ode mnie w tym turnieju. I ja z nim nie wchodziłem w wymianę strójkową, gdzie ja lubię tę wymianę strójkową. A z nim się kurczę bałem wejść tą wymianę, bo jednak ma bardzo silny cios, mógłby mnie znokautować. Te pierwsze 5 minut w ogóle za full gardą się trzymałem, w ogóle plan był inny dla trenerów. A ja full garda, żółwia się skitrałem. Mówię, dam, niech się spompuje ten koń, niech się spompuje i potem ja wejdę, dopiero jak on już nie działał siły. No taki był plan, tak się udało. 5 minut dałem mu się wyszaleć, on się wyszalał, wybombował się i potem ja wszedłem do akcji. Ale ja się ciągle do niego kleiłem, ciągle chodziłem mu za plecy, by go tylko wymęczyć, no bo to jednak jest no fizyczny bardzo gość, duży koń i ciężko z nim było.
Dobrze, że wszystko przyjmowała na czoło, głowę, a nie nigdy na szczękę, bo jeszcze mógł mnie, na szczękę mógł mnie ustrzelić, ale właśnie za Folgardo się trzymałem i tylko niech się spompuje, bo no, bałem się z nim chodzić w wymianę. No, właśnie, odkryłem, widziałem, właśnie, widziałem u ciebie tą gardę. Powiedz, ty czułeś jakieś momenty takie, że mówiłeś, dobra, chyba odpuszczę, bo on strasznie mocno tam bił i podbródkowe, i gdzieś ciosy z góry, i kolanami próbował cię rozbić. Ty czułeś, że kurczę, to nie jest dobrze? Wiedziałem, że wypali mi się grunt, ale czułem, że się pompuje jakby. To też był taki był plan. On chciał mi urwać głowę, bo tak on ma taki charakter, jego brat też, że oni się podpalają, urwać głowę. A ja wiedziałem, że to 5 minut, jakby to była walka 5 minut, to bym przegrał tą walkę, to na pewno. Ale ja wiedziałem, że to jest walka na wymęczenie. I ja już widziałem, że wkłada dużo siły w te ciosy. I tylko bałem się, że mnie uderzy po myśli i na wątrobę mnie uderzy kolanem jakimś, albo jakimś wymierzy na szczękę. I tylko najbardziej bałem kolan na wątrobę i trzymowałem, te ciosy się nie bałem, ale bałem się kolan na wątrobę, że mnie ustrzeli na wątrobę i zacznę, wtedy miałbym problemy. Ale trzymałem jakoś dupę do tyłu, dałem, trzymałem dystans, no i udało mi się najcięższy okres wytrzymać. No i potem to już była moja gra. To najcięższe walki, jakie stoczyłeś w ogóle w życiu? Nie, miałem cięższe. Na turniejach amatorskich nieraz, po jednym jakimś turnieju tam wychodziłem, że kulałem, albo bolało mnie żebra, bolało mnie coś. Tu po walce z Gregiem i Wiewiórem nie miałem nic, miałem tylko lekko obtarte, duży palec lekko miałem obtarty i to było tyle. A jakby mi obkopali właśnie nogę czy coś, to do tego turnieju bym mógł zagłowić się do Tybrskiego inaczej wyjść. Jakby mnie low kickami obili. A żaden nikt mnie nie obił low kickami, ani nie zrobił mi żadnych krzywdy, więc bardzo fajnie, że do Tybrskiego mogłem wyjść pełen sił. No, bo oni próbowali, właśnie fajnie, że miałem, tak pan mówił, że sami faworyci grać faworyt, Wiewiór najbardziej doświadczony też faworyt, więc to była ciężka drabinka, ale właśnie oni mało wychodzili w wymianę stójkową, tylko się tulili, nie zrobili mi żadnej krzywdy, więc na szczęście to właśnie miałem taką drabinkę, że mnie nie poobijali. Bo ta lewa drabinka to była dużo bardziej taka stójkowa. Mm-hmm. A powiedz mi tak, bo tak naprawdę to kluczem było twoje zwycięstwo nad Pasutem kilka tygodni wcześniej, bo jeden z decydentów organizacji, bodajże Rafał Pasternak, musiał cię dostrzec na turnieju, na gali Prime, kiedy walczyłeś z Pasutem, musiałeś przypaść do gustu. Kiedy ty się dowiedziałeś, że organizacja Fame MMA jest tobą zainteresowana? No właśnie, tak nie wiem, 2-3 dni, bo po walce z Pasutem już pisali wszyscy, wiesz, taz na narodowy, i widzowie mówią mi, że będą zaraz do ciebie dzwonić, ja tak wiesz, mówię, dobra, jeszcze nie dzwonią, oni do mnie mówią, trenuj już, bo będą dzwonić, ja mówię, dobra, gadacie głupoty, nie będą mi dzwonić, no minęły 2 dni, od razu telefon, czy chcę, no i ja mówię, o kurczę, w szoku byłem, że po Pasucie miałem właśnie, byłem w ogóle, mnie zaraził, nie Pasut, ale miałem tam jakieś pupaść, nie mogłem w ogóle trenować, no, do walki miałem półtorej roku, miałem pół tygodnia przerwy, no ale po walce 2-3 dni minęły po walce i do mnie zadzwonili. Byłeś już gotowy, powiedzmy tak, że fizycznie, czy jeszcze pomyślałeś sobie, kurczę, nie odpocząłem tutaj po walce, było, nie było, ta walka z Pasutem łatwa nie była. Ja widziałem, bo ją spod klatki obserwowałem, komentowałem i wydaje mi się, że miałeś przewagę, ale jednak cały czas tam Pasut był gdzieś i robił robotę. No próbowałem je strzelić, no ale ja trzymałem dystans. Dobrze, że mnie jakoś nie poobijał. Lewy łokieć mnie bardzo bolał, bo ktoś kopnął mnie chyba na lewy łokieć. Lewy łokieć ciągle odczuwałem, jak trenowałem. I w ogóle też wychodziłem z nim z bólem barku i to tak wiesz, po walce Pasutem jeszcze bolał mnie ten łokieć, tu bark, jeszcze miałem pół paśca. I też nie mogłem od razu treningów zacząć. Fajnie się do mnie odezwał, żeby będę walczył, a ja nawet treningów jeszcze nie mogę zacząć. No bo dopiero chyba 5 dni i zacząłem trenować. Więc na przygotowanie miałem może z 2 tygodnie. Ogólnie, no 2 tygodnie miałem na przygotowanie, tak 2 i 3 dni. No i to jeszcze 29,3, gdzie wtedy ważyłem 8,7, 8,8 ważyłem, mówię 29,3. No ale udało mi się przytyć 2 kilogramy ponad przytyłem, jest super. Miałem tam dietę pudełkową, 4000 kalorii, na siłę jadłem, gdzieś tam przytyło mi się. Treningów nie zacząłem robić tylko zapasy i BJJ, nie robiłem w ogóle stójki, w ogóle. Na jednym treningu byłem Muay Thai, by sobie tam łokcie przypomnieć, który tak mało używałem. I tak to tylko zapasy i BJJ robiłem w kółko. Słuchaj, a właśnie, bo też chciałem ciebie zapytać, tutaj byłem w paru klubach, jakieś tam rozmowy, jakieś powiedzmy plotki. Jak to było z wizytą twoją u trenera Oknińskiego?
bo trener Okniński powiedział, no położyli się na nim chyba Minda i ktoś jeszcze, nie pamiętam, któryś z zawodników. Ty sparowałeś u trenera, czy to tylko tak trener coś nie. tam się kręcił? Nie, no robiłem z nimi, robiłem ciężkimi. Byłem u Mirka i robiłem z ciężkimi. Ja tam chciałem pójść typowo na zapasy chodzić tylko, tam raz na jakiś czas. A Mirek miał chciał wyjazd na własność, bo chciałeś mnie przygarnąć, żeby był moim trenerem itp. Ale tam chciałem tylko pójść zapasy podszkolić. Bo ja tak robiłem dalej treningi z moimi z kolegami ze Szczecinka. Kolega Szczecinka przyjechał na 2 tygodnie i z nimi robiłem, no, głównego trenera brałem. Ode mnie z miasta, kolegę mojego. I u Mirka byłem tylko na jeden dzień i on chciał mnie zabrać w ogóle na obóz itp. Chciałem pojechać z nimi na obóz. Ale no mówię, za dużo, mam tu catering w Warszawie, tu mam tych trenerów, nie będę jechał z nimi na obóz. Może bym u Mirka robił więcej treningów, ale oni pojechali na obóz, a ja na obóz nie chciałem jechać. Nie chciałeś skorzystać z doświadczonego trenera? Tak ufałeś swojej siły, że wiedziałeś, że poradzisz sobie z kolegą? 2 tygodnie to nie jest jakiś duży czas, żeby się przygotować na jakichś zawodników. To było 3 walki, jakby to była stricte jedna walka z jednym z przeciwnikiem, na którego się jakąś taktykę uzupełnia. A tu miałem jedną taktykę po prostu. Nogi do tyłu, od obaleń, nie dać się obalić i umieć się zachować przy klatce. To były 3 rzeczy kluczowe. Nie dać się wywrócić, stać dobrze przy klatce, nie dać się obalić i robić swoją robotę. Więc ja to idę i robię robotę, a wiem co ja mam robić. Na trenerze w trzeciej rundzie w ogóle, z Tyburskim, mieli plan na mnie całkowicie inny. A ja w ogóle w jakiś klincz wchodzę, zapasy, go próbuję wywrócić. Trenerzy sami byli w szoku, że ja leżę full guarda, ja to był mój plan. Mówię, chuj, schowam się w full guarda, on mnie wymęczy, potem wejdę mu jakieś za plecy. I jak ja się będę do niego kleił, go dusił. No i to fajnie, i to pyku właśnie. A był wolejny pana Zebrowskiego, ale no ja jestem taki samouk i nieraz sam sobie lubię robić po swojemu. Aczkolwiek szanuję trenerów, wiadomo, szanuję trenerów i osoby starsze, które mogą mieć większą wiedzę ode mnie. No ale w tej walce jakby ciężko było mieć jakąś taktykę, bo nie wiadomo kto będzie w finale, z kim będę w finale. Mogliśmy mieć taktykę na Grega, ale na resztę nie wiedzieliśmy z kim będziemy walczyć. Więc tutaj taka i to rzymska klatka, tam mało biegania, tylko no bitka raczej. Jakby to była już, będą jakieś walki poważniejsze, może znajdę jakiegoś trenera w Warszawie. Myślę, że jak będę miał jakąś walkę, będę miał na nie w ogóle czas się przygotować większy. Miesiąc, dwa pod jednego zawodnika to może wezmę ten trenera, ale w tej klatce rzymskiej nie wiadomo z kim będę walczył. I tam tylko była bitka i tyle. To dwie rzeczy. Bazujesz na czutce i chciałem do tego się odnieść, ale jeszcze dokończę ten temat Akademii Wilanów. To nie było tak, że oni ci wtłukli, gdzieś tam przygnietli i ty powiedziałeś, dobra, kurde, jak tutaj tłuką i biją się, to ja nie będę. Tak było, czy jak to było? Nie, no właśnie chciałem tam pojechać, ja tam chciałem pojechać, tylko tak wiesz, bo Mirek chciał mnie już przygarnąć, żebym tam ciągle trenował na stałe do nich. A ja wiem, że on ma dobre zapasy, ja tam chciałem sobie pojeździć, nie wiem, w tygodniu, 2 razy może, tak o, na zapasy tylko i tyle jakby. 2-3 razy na zapasy i tyle. Trenowałby tam dalej w aligatorze, dalej z moimi kolegami tutaj miałbym taktykę robił, a u niego bym tylko tam podobał parę lekcji od niego chciałem. I też daleko później do niego miałem, bo ja jednak do tego miałem prawie 48 minut ode mnie z Woli. No tak. Więc auto to jest strasznie daleko, kurczę. Ale teraz możesz na Wilanowie wynająć mieszkanie. Wiesz, że Wilanów to jest najdroższa dzielnica w Warszawie. Jedna z najdroższych. Czemu tak? Bogacze podobno mieszkają. Okej. Okay. Byłem teraz właśnie w tym, w Konstancinie? Tak, Konstancin Jeziorna. Bardzo ładnie tam było. Tam w tym Tygostach byłem, i tam w ogóle ładne takie domki. Takie stare budynki, tam ładne bardzo, to jest pod miasteczko pod Warszawą, tak? Tak, to no w zasadzie można trzeba powiedzieć dzielnica Warszawy takie. Wcześniej to były powiedzmy odrębne jakby miasteczka i teraz już to jest miejscowość pod Warszawą taka. Okej, no bardzo, bardzo ładna właśnie. Nie wiem, teraz też myślałem, żeby kupić jakieś mieszkanie może właśnie na obrzeżach Warszawy gdzieś. No tak, to... Trzeba jeszcze troszkę, w Warszawie niestety jest tak, że trzeba jeszcze troszkę zarobić. No, dbało mi się też, jak mi dopiero robię się ten, parę ten, to nie będzie tak pięknie, ale no nie muszę kupować za gotówkę, mogę wiesz, dać połowę, potem jakoś się dogadać jeszcze, jak mam już jakąś tam, mam już jakiś wkład finansowy, to będzie łatwiej mi się dogadać. Jasne, znaczy, mam działalność i teraz też mam dużo sponsorów, teraz dużo współpracy się do mnie odzywa. Jeszcze mam dużo, dużo innych teraz dochodów w ogóle, to właśnie samo to, że wygrałem duże pieniądze, ale to mi właśnie wzrosła popularność, to też to się fajnie przełożyło na pieniądze, na walki, za sponsorów i na w ogóle całą działalność moją w internecie. To jest strasznie moja wartość jako osoby wzrosła.
To się cieszę, bo będziemy mieli najbogatszego rozmówcę prawdopodobnie. I oby tak było. Tego ci życzę. Jak to mówią, pieniądze szczęścia nie dają, ale oby Bóg zesłał to nieszczęście i obym się nigdy z niego nie wyzwolił. Jest takie powiedzenie. Tazi, ty miałeś zawsze taką czutkę, jakbyś nawet nie trenował, to byś był chłopakiem, którego trudno jest spacyfikować, bo bazuje na tych instynktach? Tak. Ja w ogóle śmiałem się wczoraj z chłopakami, że tam miałem te walki uliczne w sumie. Ja w tych walkach ulicznych zawsze byłem w sumie wpijany w pień, że nie wiedziałem, co się dzieje wokół mnie, ale ja w sumie biłem się i zawsze walki wygrywałem i nigdy nie miałem ni połamanego nosa, zęba wybitego. Ja w ogóle tak sobie potem myślałem tak dwa dni temu, kurwa, to bo nigdy do mnie to nie dochodziło. Kurczę, ja byłem pijany taki, że nie mogę chodzić, a potoczyłem walki i mi się nic nie działo. Mówię, jak ja to robiłem w sumie, tak dwa dni temu sobie pomyślałem. Kurczę, no jestem wciąż pijany, ktoś kogoś popnie, on się wywraca, nie wie co się dzieje, a ja walczę, wygrywam i jeszcze wychodzę bez szwanku z tego, to jest... Mam jakąś czutkę, mam takie swoje chyba, no taką czutkę mam po prostu w walce, jakby urodziłem się, by walczyć. Mogę, ale jestem trochę takim leniem i nie jestem mi się, tylko teraz miałem te treningi, to rano miałem robić po dwa treningi w tygodniu na tej walki, gdzie o milion walczyłem, raz nie wstałem, raz poszedłem w menaż w ogóle i tak wygrałem ten turniej. Poszedłem z Boxdalem w ogóle, też olałem jeden trening, bo poszedłem z Boxdalem się napić. Wróciłem o trzeciej do domu, raz na trening nie wstałem, bo zaspałem. I tak nie jestem taki, kurczę, jakbym się serio postarał, to bym mógł. Duży, wiem, że mam talent do tego sportu. Nie chcę się chwalić, ale wiem, że ja mam talent do tego sportu. Słyszałeś tylko, o stylu jestem... pijanego mistrza? No tak, słyszałem. Śmiałem kiedyś, no. I co ty na ten temat? To może jesteś takim naturalnym, powiedzmy, uczniem, który powinien trafić do właśnie takiego mistrza. Jest taki styl w kung fu. Tak, i mam też taką nieszablonową walkę i też nie lubię się uczyć takich technik, że o, musisz uderzać w taki sposób, jak musisz. Moim zdaniem nie ma techniki, ważna jest skuteczność. Tak jak jeden zawodnik UFC, teraz nie wiem, który się nazywa, ale on to jak walczy, to w ogóle jakiś tak, macha tymi rękoma, tak, to ma taką gardę taką dziwną, on ma taką gardę, tak chodzi w takiej gardzie, jaką ma. Nie pamiętam, ale on ma taką właśnie specyficzną gardę i w Alex ogóle... Ale nie Alex Pereira. Nie, Alex Pereira. Nie pamiętam, ale ma taką specyficzną gardę właśnie i też ciosy takie w ogóle nie techniczne, tylko takie od niechcenia, ale tak mu to wychodzi, taki ma styl. Ja się tak jestem, że właśnie nieważne jest tylko walki, tylko żeby właśnie twój styl, żeby mieć taki swój styl, bić się tak jak ty lubisz, a nie żeby tylko się uczyć. Tak jak to właśnie tyle jest jakby ty bursty właśnie, ładnie uderzają na tarczę, ładnie to wygląda, fajnie to się ogląda na wideo, na oka, to jest fajne, ale chodzi do walki i w walce to musisz mieć taką czutkę, iż jest całkowicie inna jazda. No nie można powiedzieć, że Tyburskim to nie wychodzi, też są. Walczą ładnie i też są skuteczni. Tak. Z Ormanem to też w ogóle, to nie wiem, czy dałbym radę z tym lepszym biegiem. Jak widziałem się bił z Ormanem, tą walkę, no nie wiem, czy dałbym radę. Zaraz się bijam, ale już face to face robiłeś, bo widziałem. Z Ormanem? Tak. Tak, to tam było też tam dla śmiechu, a ja tam byłem poważny, ale dla śmiechu taki bardziej. Ale nie wiem, czy to ciężko, ludzie mówią, że to z Normanem. No nie, moim zdaniem nie przyznajmy. Tu wygrałem ten turniej, ale nie przyznajmy jeszcze, z Normanem raczej. Na starszym Tyburskim nie wiem, czy teraz dałbym radę, za pół roku może jeszcze, ale teraz nie wiem. Z Normanem tak dobrze sobie poradził, to nie wiem, czy bym sobie nawet z nim dał radę, ale mam już teraz do mnie, mam tyle wale teraz, każdy chce się ze mną bić, więc... A ile jesteś, Tazi, ile jesteś w stanie zejść w dół z kilogramami? Najwięcej jak ja zarobiłem, nigdy jakoś nie schodziłem super dużo, ale zawsze mi to przychodzi łatwo. Najwięcej schodziłem chyba 6 kg z 8,7 schodziłem do 8,1 najwięcej. Nigdy więcej nie schodziłem niż 6 kg. Ale wydaje mi się, że zdychę bym mógł zrobić, tak mi się wydaje. Przychodzi mi to łatwo. Nigdy tego nie robiłem tak profesjonalnie, zawsze robiłem to po swojemu, ale jakby mi powiedzieli, jak to zrobić profesjonalnie. I tak idealnie, to mógłbym się dać zdychę, bym mógł zejść. Byłyby, byłyby możliwe dwie walki na przykład z wiewiórem. Opas 7-7, opas 8-4? 7-7. Kurwa, kurczę, no dałbym radę w sumie dechę zejść. Nigdy nie ważyłem się 7-7. To ale ty masz na taką naturalną szczupłość. Widać po tobie, że jesteś szczupły, nie masz tych nóg spakowanych i tak dalej. Tak. No ja kiedyś się biłem, kiedyś. No jeszcze pół roku teraz walczyłem 9 dych. Pierwszy raz walczyłem wadę, bo lekka wychodzę i on mówią wadę pół ciężkiej. Ja mówię, kurwa, ja ważę pół ciężki jestem już. Gdzie ja jeszcze pół roku temu walczyłem w K1 w 8-1. Nigdy nie walczyłem więcej niż w 8-1. Raz walczyłem w 8-4.
w MMA, bo nie ma 8-1 w MMA, tylko 8-4. To walkę przegrałem bardzo szybko ogólnie. I w 8-1 zawsze walczyłem. 7-8 nie schodziłem do 7-8, w 8-1 zawsze walczyłem. No a tu walczyłem w półciężkiej, no ważyłem 9 dych, więc tak nie miałem 9-3, ale 9 dych ważyłem. I w półciężkiej, o to się bałem właśnie, że to chłopaki będą dużo silniejsi ode mnie. Aczkolwiek, no ja byłem, mi się dodaje, silniejszy od nich, bo ja taki jestem ogólnie. Tylko ja tą siłę, jaką zrobiłem, to zrobiłem w sztukę walki, nigdy nie chodziłem na siłownię. Jak kiedyś pomałem nogę, to chodziłem na siłownię, w piwnicy u siebie zrobiłem siłownię, bo miałem pomaną nogę. Nie mogłem robić sztuk walki, to robiłem siłownię. A tak cała moja siła jest ze sztuk walki, czyli wypracowana właśnie... Ja mam duże barki itp., bo ja mam właśnie, no, ze stójki wszystko. Z gardy, taka naturalna siła. Taka, że do sztuk walki. Nigdy nic nie brałeś, żadnego wspomagania? Nigdy nie brałem żadnych wspomagań. Kiedyś nawet odżywki nieraz biorę i to też biorę, tak, kurczę, kreatynę nieraz wezmę, biorę 2 tygodnie, potem nie biorę nic. W ogóle też takie odżywki też rzadko biorę. Teraz nie biorę jakieś witaminy, te, ale takiego podżywka też nie jestem. Tylko lubię tak z odżywek, jak to betalaninę lubię. Aha, betalaninę, okej. Okay. Słuchaj, chciałem cię zapytać, bo jesteś odkryciem organizacji Prime. To jest jedna rzecz. Organizacja Prime tutaj trzyma cię mocno w uścisku. Wiem, że Meduza cię przyprowadził, zaproponował cię, z tego co ja słyszałem. Nie wiem, czy to prawda. Pokazał ich, bo to mój kolega z miasta do mnie, że Szczecinka, nie? To jest tak, że ja na jego plecach się wybiłem czy coś, no bo ja sam się wybiłem. Zawsze byłem streamerem, robiłem to, ja jestem self-made'em. Moje zdanie wszystko to osiągnąłem, to sam, plus no, parę osób mi pomogło, ale ja sam. Nie było tak, że na jego plecach się jakoś wybiłem, ale on po prostu zaproponował mu moją osobę, pokażę, że jestem na streamach, jestem za tym razem na streamach i nie wiedzieli, jak się bije w ogóle, bo w ogóle mieli dać mi w ogóle Magicala na początku do walki jednego, a potem Jezus, się jak... Maria, przecież byś ich pozabijał, nie wiedzieli, że pasów są bliscy śmierci. A Magicala chcieli mi dać, a potem jakoś się dowiedzieli, że jednak coś tam umiem się bić i chcieli dać mi dwóch Magicali, z dwóch naraz. Ale jednak Magicala odmówili, nie chcieli się ze mną bić, we dwójkę nawet. Bo tam zobaczyli moje walki amatorskie, no i ja też udawałem, przepraszam, wody się dopiłem, i zgubiłem wątek. Nie, o Magicalach mówiłeś. Chcieli też dwóch, ale odmówili i dobrze, że dali mi tego pasuta, właśnie ja sam się wkurzyłem, że jakiś tam procent Prime zabrał ode mnie, no ale to jednak oni mnie odkryli i dali dla gościa, bo ja potem miałem na Instagramie 5000 followersów, na Kiku, na Twitchu to miałem, tam po 1000 widzów miałem, na taki dużo. Ale na Twitchu to jest taka, to jest ta platforma dla streamerów, to jest takie zamknięte grono, dla większej publiczności mało kto mnie znał, no i dali mi teraz pasuta, więc to też dla Prima fajnie, że dali mi takiego zawodnika jak pasu z fejmu. Dlatego może by tak wzięli mnie do turnieju właśnie tego, gdyby mi dali, wiesz, Prime mówił mi, bo ja tam wyzywałem, że wzięli procent ode mnie, ale wytłumaczyli mi to tak, że no kurczę, zainwestowaliśmy w ciebie jednak, no bo zainwestowali we mnie, wiedzieli, że jestem gwiazdą. Nie, jasne. I to też im coś należy, i należy im się coś za to. Gdyby nie oni by nie dali mi takiego zawodnika, jakiego mi dali, to może bym, nie wiem, bo miałem w ogóle też na początku w turnieju wystartować w tym Prime, nie? Ale w tym Prime turnieju może bym nie był taki zauważony, bym zawalczył i bym poszedł echem. Tak wiesz, nie echem, bym zwalczyłbym i tak by mnie nikt nie zauważył. A że dali mi pasuta, gdzie on walczy w fejmie i jest zadymiarzem, pewnie też swoje, nie wiem ile kosztował, ale pewnie swoje kosztował, dla Prime to było dużo. Dali mi tak za fajnego zawodnika i dzięki temu fajnie mnie dostrzegł, że pokonałem ich zawodnika, no i teraz jestem ich wagi półciężkiej i turniej wygrałem w fejmie. Słuchaj, a jak zareagowała w ogóle rodzina, twoi bliscy na to, że nagle tak gdzieś urosłeś? Bo też chciałem zapytać, ile mniej więcej ci tych followersów przybyło, jak ty w ogóle odbierasz i radzisz sobie z tą popularnością teraz? No, miałem 30 tysięcy na Instagramie, już mam 130. Czyli na przykład już takiego, tak porównam sobie tego tybruckiego Piotrka, z którym walczyłem, on ma 100 tysięcy na Instagramie, już go przerosłem. I to dopiero w 3 miesiące, więc no to jest coś wielkiego jednak. Takie, to taka, no 130 tysięcy to już jest duża liczba na Instagramie, 100 tysięcy, moje storki już wygląda po 150 tysięcy ludzi. Pisze do mnie Gortat, piszą do mnie Różalski, piszą do mnie sportowcy, celebryci, youtuberzy, gratulują mi wszyscy. No ludzie mnie pokochali, na razie nie ma tego hejtu, każdy, fajnie, że mi należało się to, każdy mówi, że mi się to należało. No i no jakoś to na razie z tym radzę. Już po Prime byłem mocno rozpoznawalny, ale teraz nawet jakiś... Byłem po kebaba głupiego tutaj u mnie na rejonie, stałem w kolejce na kebaba, to 40 zdjęć robią ludzie ze mną. Bo to jest taki starszy pan, mówi, nie wiem kim jesteś, ale też z tobą zrobię zdjęcie. Ale kup mi kebaba. Nie wiem kim jesteś, ale też zrobię z tobą zdjęcie. No i już pewnie będzie wiedział.
Dla mnie to jest bardzo miłe to jest jasne, dla mnie. Jasne, jasne. Poza, ludzie mnie pokochali za taką osobę szczerą, prawdziwą. Jak mówię, piszą, że po oczach mi patrzą, że jestem dobrym człowiekiem i tak i szczerym. Chciałem takim zostać, żebym urosłem, no, czuję się dużo lepiej, ale jestem dalej zostać takim normalnym chłopakiem, żeby mi nie odwaliło. No właśnie, no jest, właśnie, jest obawa, że ci może gdzieś możesz popłynąć, bo wiesz, to są pieniądze. Nagle, jak człowiek ma mało pieniędzy, nagle spada na niego deszcz pieniędzy, no bo umówmy się. Jak no, patrzy się na twoją historię, to martwiłeś się, czy za 200 zł dziennie przetrwasz w Warszawie, a dzisiaj, wiesz, no to jest niebywała historia, jak na takiego człowieka, któremu nagle to się wszystko gdzieś złożyło do całości i po prostu no, wygląda fundamentalnie, tak? No tak, no, takie coś to mam, no, to jest materiał na książkę, film, no mało komu tak. Nie wiem, czy ktoś tak szybko zrobił karierę i zarobił takie pieniądze tak szybko, to jest jednak. Słyszałem nawet od jednej osoby, ile Adrian Polak zarobił pieniędzy przez swoją całą karierę i nawet nie kupił mieszkania i teraz tam nie ma prawie nic. Nie wiem, że to jest prawda, ale tam gdzieś tak mówili, że zarobi tam. No i że wszystko przechlał. I może takie pieniądze przechlać w ogóle. Fajnie, że ja po jednej walce już zarobiłem tyle, co na przykład Adrian Polak przestał swoją karierę, więc to jest posrane. A nie wiem, czy to prawda, ale tak po prostu gdzieś słyszałem. No jednak w jeden dzień zostałem no, od zera do milionera, no to taka wypłata to każdemu się marzy. Mi nigdy się nie marzyło, no moja matka to jest, mama to jest w szoku ogólnie. Ojciec to też nie dowierza się, zegarek, mówię, że zegarek kosztuje prawie 100 tysięcy, to no Jezu, tyle zegarek, no też nigdy nie spodziewałem się, że takie będę zarabiał pieniądze. Mam nadzieję, że mnie odwali, no ja wiem jak to jest walczyć za darmo, albo walczyć za odżywki. Wiem jak to jest też pracować za granicą, bo pracowałem za granicą. Wiem jak to jest pracować też właśnie na Accor tu w Polsce, na kurierce, więc... Właśnie gorzej jakbym nigdy nie miał tego, że nigdy nie pracował właśnie jeszcze na takie pieniądze, jak dużo takich youtuberów ma, że od dzieciaka się zajmowali się YouTube'em i jakoś się dorobili szybkich pieniędzy. Ja jednak swoje życie przeżyłem od 30 lat. Mam nadzieję, że mi nie odwali, bo wiem jak to jest. Walczyć za darmo i wiem jak to jest ciężko pracować. To co, dom, rodzina? Jak to w ogóle będzie wyglądać? Ty masz jakiś tam plan dalekosiężny? No teraz chciałbym teraz kupić mieszkanie właśnie, na pewno. No ale rodzina. Do mieszkania potrzebny jest pies, kobieta. No tak. No to zobaczymy, co świat pokaże, co czas pokaże. Teraz kobiet będzie wiele, tylko żeby znaleźć taką szczerą, kochającą. Teraz no milionera to wiesz, jak to jest z pieniędzmi. Każda będzie mieszkała, ale to teraz ciężko zaufać ludziom w ogóle. Teraz muszę uważać na ludzi. Mam swoich znajomych, na razie przy nich chcę być. Czy znajdę jakąś kobietę, zobaczymy, co coś pokażę. W przyszłości teraz chcę podróżować po świecie. Teraz mam w planie do Tajlandii pojechać, do Chin w ogóle, tam mam też sponsora, który mi tą wycieczkę sponsoruje. Na razie jestem samotny i mi jest dobrze, bo jestem indywidualistą, lubię przebywać sam, jakby jestem, miałem tu kilka razy kobietę w Warszawie. Fajnie, ale tak na co dzień ciągle z nią przebywać jest dla mnie męczące, bo bardzo lubię swoją samotność, bardzo lubię być sam ogólnie. Nie sprawia mi to bólu, to ja lubię swoją samotność. Nigdy się nie nudzę, zawsze potrafię sobie znaleźć jakieś zajęcie. Więc jest na razie dobrze, ale jakąś kobietę może znajdę, zobaczymy, co czas pokaże. Jasne, do tego ci życzymy, bo wiadomo, zawsze gdzieś to poukładane życie to jednak powoduje, że człowiek jest stabilny i nie, szaleństwa mu nie w głowie. A powiedz mi tak, ta twoja popularność wśród twoich widzów, wiesz, jaki jest odbiór od tych, którzy byli na samym początku, są cały czas przy tobie, wierzyli w ciebie gdzieś, i nagle ta taka popularność i dochodzi cała grupa widzów nowych, tak? To jak ty w ogóle to postrzegasz? Doceniasz tych, których miałeś na początku i byli i wierzyli w ciebie? Tak, doceniam. Ludzie do mnie piszą, że pamiętają mnie, jak grałem w LOL-a, miałem tam w LOL-a, taka gierka komputerowa. Miałem po 5 widzów, 10 widzów. Na kurierce się wybijałem, miałem tam po 30 widzów, też nie było tak dawno, to było tam 1,5 roku temu. I teraz patrzę w ogóle, ja tu walczę na narodowym, wygrywam turniej, zostaję milionerem. No to jest piękna historia, wiesz, takiego chłopaka. Ja tam siedziałem sobie w piwnicy, trenowałem w piwnicy, grałem sobie w komputer w piwnicy. Właśnie samemu w ogóle, bez ludzi, ja to jestem takim właśnie samotnikiem, który w ogóle ludzi odizolowałem. Bo ludzie zabierają moim zdaniem energię i mocno potrafią namieszać w głowie. Już kiedyś tam zarobiłem jakieś pieniądze, lekko tam już się przejechałem, więc teraz mi się wydaje dużo mądrzejszym facetem niż kiedyś. No to jest coś pięknego, patrzą na mnie, zanim mnie jeszcze, no, dla 5 widzów streamowałem, a teraz odpalam streama, wczoraj upaliłem streama, było 8 tysięcy ludzi. To jest masakra, no coś pięknego. To fajna historia, tutaj
też wszyscy myślę, że ci kibicują i trzymają kciuki. Następna walka twoja, Tazi, to na przykład main event w Prime'ie, czy... Tak, raczej tak, mogę to wam mówić, aczkolwiek nie wiem, ale dziś raczej słyszałem, tak. Że może być taka opcja, że ty tak. W main evencie Prime'u, to z kim byś chciał? Bo ty teraz możesz decydować. No nie wiem, kogo mi zaproponuje federacja. Nie chcę też likować, to mamy dwa celowniki, ale chyba nie mogę tego jednak powiedzieć. Okej. Okay. Ale mogę się domyślać. Na pewno czasowi walki miałem, ulubić się z ciosem, no będą mu walki nie dam, ale będę go męczył. Wajebał mi liścia, będę walił mu liście, będę walił mu kosy, będę go męczył, ale walki mu nie dam, ale ja mu nie odpuszczę za tego liścia, ale walki mu na pewno nie dam, ale ja mu nie odpuszczę za to, co mi zrobił, kurwił mnie, wdarzył mnie, a walki mu na pewno nie dam. A powiedz mi Kogo mi da Prime, nie wiem, kogo mi wymyślą, z Pasutem mnie zaskoczyli, i to bardzo miło mnie zaskoczyli, od razu tą walkę przyjąłem. Zobaczymy, kogo dadzą mi teraz. No a pewnie kogoś też fajnego, no bo jednak no, no musi być coś fajnego dla mnie. Teraz, bo tak po narodowym, no na pewno coś fajnego wymyślą. A ty masz jeszcze oprócz, powiedzmy, masz jeszcze kogoś, kogo bardzo nie lubisz, na przykład z internetu, ktoś ci nie pasuje, nie odpowiada ci jego filozofia, jego sposób zachowania? Jest taki, są takie postacie? No, nie wiem, ten na razie ten Alberto się do mnie przypruwa. Ten Tantula powiedział, że coś tam fajnie, że wygrałeś, ale tak jesteś kurwą, to nie będzie do mnie szacunek, że wygrałeś, ale tak mnie wyzywał, może z nim na Prime, ale nie wiadomo. Tak ogólnie nie wiem, czy mam z kimś taki realny konflikt. No, z Cyburskim bym się mógł spotkać, ale może być z nim ciężko, ale mógłbym też. Tak, żeby ktoś mnie wkurzał tak ze Freak Fightów. No Elabryga mnie wkurwia na przykład pierdoleniem takim, ale no Elabryga jest też dużym chłopem. Ogólnie, ale on mnie na przykład... Ogromny. Ale to z nim ciężko się będzie bić ogólnie, ale wkurza mnie. Ale wygrać mi jest ciężko, bo tam coś pruje się do mnie, wymyśla jakieś historie niestworzone. Wkurza mnie, ale to jest wielki chłop i ciężko będzie mi z nim walczyć. Nie wiem, w jakiej dyscyplinie miałbym z nim walczyć. Na razie tak będzie się nikt nie wkurza. No Alberto tam, Alberto to storka teraz ciągle się do mnie przypruwa. No Alberto teraz się do mnie przypruwa. Tak, ja widziałem jego wypowiedzi gdzieś właśnie kierował je w twoją stronę. Czemu nie? To gdzieś wie... byłaby dobra walka, mi się wydaje. Tak, on też duży chłop, coś tam ten. Mi się wydaje, dobra byłaby walka. No tak, to byłoby ciekawe. On to zresztą wbić się potrafi jeden i drugi, tak? To tutaj tak. Mówię o obu braciach, a nawet siostra nieźle sobie radzi, także myślę, że... Siostra? Która siostra? Alberta i Józefa? Tak. Gdzieś tam jeszcze... Która jeszcze... siostra to jest? Wiesz co, ona jest chyba mniej znana w internecie, mało znana, ale widziałem, że też jest i trenuje, także... Okej, okay, nie widziałem. To cię wiesz, no słuchaj. Różnie to może być, mogą cię zaskoczyć jakąś powiedzmy tą propozycją. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Ty chcesz walczyć długo, jak ty w ogóle widzisz to wszystko? Bo po takim zwycięstwie wiem, że jest adrenalina, wszystko. Ale gdzieś człowiek sobie myśli, kurde, mam 30 lat, może jeszcze 4 lata, może 5 lat będę walczył, nie wiem ile. Ty masz jakieś takie plany, że na przykład 35 lat to ja już wysiadam? Nie, raczej nie. Bardziej taki różalski właśnie, że będę walczył, aż mi zdrowie pozwoli. Już miałem kiedyś połamaną rękę, nogę i dalej to robię. Na przykład ktoś po połamanej nodze, ręce byś nie trenował, a dalej to robię, to lubię tą adrenalinę, lubię się spełniać, póki mi zdrowie pozwoli. O może tak, póki mi zdrowie pozwoli, będę walczył. Powiedz mi tak, jeszcze te negatywne zjawiska, które są w internecie, które są wokół Freak Fightów, jak ty na to patrzysz? Afera goni aferę, jakieś tam sytuacje, które są, powiedziałbym, i kryminogenne, i ciężkie. Ty w ogóle gdzieś takie rzeczy ciebie interesują, czy... Właśnie tak średnio, tam te afery, tak no kurczę, jakby ja jestem w tych Freak Fightach, lubię to, lubię się bić, lubię te konferencje i te wyzwanie. Ale tak wchodzenie w te dramy dla mnie są bardzo męczące psychicznie, jakby to wymęcza. Chodzić komuś tak życie, interesować się tym gównem. Jakby gówno nie tykam, staram się gówno nie tykać, no jakby trochę jest to męczące. Nie chciałbym, wiem, że to na przykład Nathan Martin na tym robi całą karierę, jednak chodzi te dramy i ciągle o tym gada itp. Ja bym chciał bić się, mogę poddymiać na konferencjach, ale chciałbym sobie streamować i sobie żyć własnym życiem, nie wchodzić w te afery, w te dramy. Nie interesuje mnie to zbytnio, wiadomo, że moje afery, to jest najbardziej klikane, jak będę się wypowiadał na temat afer i jakichś takich dram, to jest najbardziej klikane, ale ja tam sobie wolę chyba. Zarobiłem takie pieniądze, jeszcze jakbym nie zarobił tego miliona, to może bym się serio robił wszystko, żeby jakby mieć te walki itp. No teraz jednak już
fajnie, że zarobiłem jakieś pieniądze, więc nie muszę robić wszystkiego, żeby te pieniądze zarobić, bo zarobiłem tyle, ile mi się nigdy nie śniło. Więc raczej nie chciałbym tych drama afer ruszać, może jakby jak mnie jakaś drama pewnie może też dotyczyć, wtedy będę mógł to poruszać, ale jak mnie jakaś drama afera nie dotyczy mnie osobiście, to ja w czasie nie pakuję, raczej nie chcę do tego maczać palców, chyba że dotknie do mnie albo mojej rodziny. Do głowy ktoś jest ci w stanie wejść gdzieś i zdenerwować ciebie? Freak fighter? Mam krótki ląd, jest to możliwe, no, jest to możliwe, na pewno jest to możliwe. Aha. Ja gdzieś czasami mam taki wybuchowy charakter, jestem wybuchową osobą, energiczną, potrafię wybuchnąć, może mi to, mogę tak, ale w walce nie. No właśnie tak jak ten Greg pytał, że wiesz, że o, bo wygra ten, co będzie zachował zimną głowę, a wiesz, on taki spokojny na tej konferencji, a ja tam wiesz, drepizdę, krzyczę itp. No ale chcę być bardziej, wiadomo, taki jestem energiczny na co dzień itp., ale wchodzę do walki, to zachowałem pełny spokój w ogóle. Wchodziłem pierwszą walkę, to zbijałem piątki, patrzałem się w trybuny przy pierwszej walce z Gregiem jeszcze, ale do drugiej, a do trzeciej to już wchodziłem full focus. Zero piątek, zero patrzenia, tylko ja, klatka, Tyburski, oczy. Nic mnie nie interesowało, byłem wyłączony całkowicie, tylko liczyłem się ja i Tyburski. Zachowałem fajnie, chłodną głowę. Właśnie jakby on myślał, że Greg taki, że ja taki wybuchowy jestem na co dzień. To bardzo tego nie potrafię rozrobić. Kiedyś nie potrafiłem. Często właśnie się podpalałem, leciałem na pałę. Wyłączało mi się mózg, po prostu leciałem zabić. Teraz staram się dużo kalkulować, dużo myśleć w ringu, bo wiem, że to jest kluczowe. A ty w ogóle kiedyś myślałeś o tym, że sportowe organizacje, może ktoś cię dostrzeże, może KSW, może jakaś inna organizacja i dadzą ci szansę, w ogóle takie rzeczy brałeś pod uwagę, czy raczej już siebie tam gdzieś postawiłeś na takiej półce, że okej, nieźle się biję, radzę sobie, w kaszę sobie nie dam dmuchać, ale żeby tam gdzieś myśleć o tym, że w sportowej organizacji to nie. Jak u ciebie to jest? Jeszcze przed kurierką, właśnie wybiłem na kurierce, to było chyba półtora roku temu, wyjechałem do Holandii trenować w ogóle K1, w Polsce nie ma pieniędzy w K1, ale ja tam ja lubię stójkę, lubię K1, tą płaszczyznę, wyjechałem do Holandii tam trenować w ogóle, K1. A gdzie tam trenowałeś? Gdzie? Koło Rotterdamu. Mhm. Tylko mało trenowałem, bo wyjechałem, tam był koronawirus i koronawirus się też były, myślałem, że tam będą hale otwarte, a były pozamykane. Pozamykane były. Ale tam trenowałem bardziej sam, tam z jakimiś Holendrami, ale koronawirus się skończył i tam poszedłem na halę jedną. Tam zrobiłem chyba 8 treningów i fajnie podobały mi się tam treningi w tej Holandii, ale 8 treningów zrobiłem i mnie zwolnili z pracy, bo się spóźniałem do pracy i zasypiałem do roboty. Tam raz przyszedłem 5 minut spóźniony, potem 10. Bo streamowałeś wtedy? Tak, też tam zaczynałem już komputer ściągać i zacząłem coś tam ten. Aha. TikTok jeszcze nagrywałem, w ogóle TikToka odkryłem, to w ogóle był dziwny świat. No i wtedy się spóźniałem do pracy non stop i mnie zwolnili. A mówię, ach, mnie zwolnili, to chuj, wracam do Polski. A chciałem właśnie tam byłem spowaczem, byłem w Holandii, no i zarabiałem dobre pito, zarabiałem 11 tysięcy miesięcznie, miałem za darmo mieszkanie, ubezpieczenie miałem za darmo i tam 11 tysięcy zarabiałem, 12. I chciałem tam trenować K1 właśnie i po prostu spracować, bo wiem, że K1 jest bardzo dobre w Holandii, tam jest dużo sparingów i tam chciałem właśnie też, jeśli tam jest tam jakieś są pieniądze, może w K1 byłyby większe na pewno niż w Polsce, no ale my wyrzucili z pracy, a mówię, ach, i wracam do Polski. Wróciłem do Polski i poszedłem pracować na tę kurierkę i zacząłem streamować na tej kurierce i w ogóle się na tym wybiłem w internecie w ogóle, bo tam na tej kurierce jeździłem i na tym się wybiłem. I fajnie, może tak się wydarzyło, świat tak się potoczył, ja bym będzie może trenował właśnie K1 i walczył w Holandii może w jakichś tam jakichś organizacjach z ciężkimi zawodnikami i za jakieś tam, no nie marne grosze, pewnie teraz jakieś marne pieniądze, ale w euro. Ale zawsze chciałem walczyć za jakieś tam pieniądze. Ja już jak zasuwałem za walkę w Polsce po 3, na DWM-ie też walczyłem, zasuwałem po 3-5 tysięcy, to się cieszyłem za walkę. No mówię, robię to co lubię i dostaję 3-5 tysięcy, to jest fajnie, dodatkowo. Pracujesz dodatkowo raz na kilka miesięcy, wiesz, 5 koła walutuje, to też jest spoko. Dodatkowy hajsik. No ale nigdy się spodziewałem się, że takie pieniądze będę zarabiał we friki. Fajnie, że to właśnie jakby to działałem w internecie, ale jakoś nie pchałem się do tych friku aż tak. Trenowałem sobie tam, robiłem swoje, grałem sobie w komputer i jakoś udało się wybić na tej kurierce, jakoś nie robiłem tego na siłę. No jakoś te friki się wkręciłem, udało się, to jest fajnie. Że mogę zarabiać jeszcze większe pieniądze niż pół zawodowstwie. Aczkolwiek... No ja teraz mam 30 lat już jednak, więc ja mam już 30 lat.
A no sporcie jest cięcie, jest dużo, 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 dużo trudniej, nie ma co porównywać. Jednak to jest friki, a sportowcy to tutaj to nie ma co porównywać. Bo ci tutaj friki to się kijowo trzymają. Oni po walce idą, piją, ćpają, w ogóle po walce te kości bolą, przecież oni mogą po tych sterydów, po tego wszystkiego, to mogą mieć ciężko nawet z funkcjonowaniem później na lata starec, nie? Bo to jednak po takim, wiesz, po ciężkim walce idzie się zaraz uchlać i TP, oni zero jakichś tych. Nie prowadzą się dobrze. To właśnie mi się wydaje, a ty po walce wróciłeś od razu gdzieś? Też popiłem, ale ja poszedłem do rodziny, byłem o 5, no też popiłem, ale nie wypiłem dużo, tam siedziałem chyba do 7 rano, popiłem troszkę, ale tak nie dużo. Ale wiem, że to też, no też popiłem, no. Adrenalina musiała zejść. Też nie jestem lepszy, ale byłem u rodziny i później dopiero poszedłem na hotel troszkę. Kamil, słuchaj, kibicują ci kibice, kibicujemy ci, trzymamy za ciebie kciuki, żeby ta kariera ci dobrze się potoczyła, bo jest niesamowita i oby trwała jeszcze, żebyś zapisywał kolejne etapy w tej kariery. Bardzo ci dziękuję dzisiaj za poświęcony czas, chyba że chcesz jeszcze coś powiedzieć. Nie, no chyba na tyle. 40 minut tak się, nagadaliśmy się. I naprawdę dykcja ci się poprawiła, jak zauważyłem. Da się zrozumieć, nie jest tak źle. No uczę się, całe życie się uczymy. Całe życie się uczymy, więc próbuję być na tych wywiadach. Widzę progres też na wywiadach. Z każdym wywiadem jest coraz lepiej. Bardzo dziękuję. Kamil Mataczyński, słynny z Azji, zwycięzca, dziękuję. Milioner i swój chłopak nadal. Dziękuję. Do widzenia, żegnam, Kamil. Dziękuję bardzo. Do widzenia, pa, pa.